Błażej, nie pal jeszcze, chłopie. Na razie ja... Nie palę, jestem tylko ten... A już dawno nie palę, chłopie, już... Tylko piję. I co tam... No tam, Jacku, widzisz. Cóż mogę powiedzieć? Podjadę jeszcze kawałek? Nie, no spoko, dobra, dajcie tędy, jest przejazd jakiś, co? Bo tylko wiesz, momentu... żeby to nie był zjazd w jedną stronę. No, no. No nie, nie. Także tu bez stresu widzę. A co dalej, to się okaże. Znaczy, jak ci pokazywało, że w tym kierunku, wiesz, jakiś szlak jest, to pewnie... Szlak jest, tylko nie wiadomo, kogo trafił. Uważajcie, bo są konary takie dziwne. Konarini, no. Kurde, ty już przez tą kałużę powinien jechać. Jak będę miał snorkla. Przestań, wstyd ze snorklami w taką kałużkę wjeżdżać, okej. Wiesz co, Jacek? Poczekaj. Nie było w lewo, nie? No to tak, bo to teraz tu... No dobra, no. Czekajcie na chwilę, nie jedźcie. Poczekajcie tutaj, ja tam zjadę do chłopaków. Wiesz, Jacek, tutaj gdzieś, nie? Tam na drugą stronę i tam jechać. Bo tu w prawo nie było nic, Jacku, nie? O, tutaj nie ma nic, nie mamy, nie? Nie, właśnie tak patrzę, rozglądam się, ale nie widzę. Panowie, ogólnie zawracamy, ale jak zawrócicie tam u góry, nie? To jak już zawrócicie, to musicie patrzeć, czy nie ma żadnej dróżki w prawo teraz, nie? Bo to tutaj trzeba szukać, o teraz, w tej chwili, nie? W tej chwili. Tak, ale tu jest ten brzeg, tu żeby no to właśnie, przeglądali. Właśnie, uważaj, Jacku, żebym ten... No tak, tu wiecie, to może być pion w dół, nie? No. Czyli co? Dźwigać do góry tam? Tak jak przejechaliśmy? Wydaje mi się, Saber, że tak, bo... No, wycofamy się, no. Poszliście do góry? No, dobra. Dobra. Tu nie przejedziemy. Pocisnęli. Dobra, uważaj. Dobra, daję, startujcie tutaj. I tu nie zatrzymujcie się. Poczekajcie, tak, tak. Poczekajcie jeszcze, żeby wszyscy wjechali tu. Tu już jest lajcik. Bo ten najgorszy moment, co Jacka ściągało, już przejechaliśmy. Tak, 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 tylko tam za małe odstępy zostawiliście sobie. Tak, dokładnie. I teraz, Saper, tą drogę, na którą chcieliśmy wbić, mamy cały czas, wiesz, po prawej stronie, nie? No wiem. Więc ja zaraz tu gdzieś zjadę i przepuszczę was, więc... Nie, jedź, ty jesteś dobry nawigator. Na pewno tak. Tu jest coś. O, tu jest tutaj, coś. Gdzie ja jestem. Tak. O, tu gdzie ja jestem. No to jedźmy może, co? Spróbujmy. Jedziesz może? Jadę, no. Tylko poczekajcie na nas. Ale ten podjazd teraz był spoko. Wydawało mi się, że będzie dużo gorszy tam, gdzie Jacka ściągało przedtem. O, nie, jest sam. Tak, jedź prawo, no. Ja. Mateusz, prowadzisz, a nie spierdol tego, prowadzisz. Będziemy trąbić. Tak, tylko on nas nie słyszy, więc uwagi nie będzie słyszał. No. Ale wiesz, on jest jeszcze takim młodym, początkującym kładowcem, on nie ma strachu w sobie, nie? Chcecie go wykorzystać, chamy. On się osłucha potem na filmie. Pozdrawiamy, Mateusz, pozdrawiamy. Mateusz, przecieraj, docieraj kłada. I tak gwarancji już nie masz. Tyle. O, stop, już stoi. Uwaga, Kamil. Dobra. Stoimy. Dobra. Był cięcia. Ale on na tym. Aha, dobra. Ale to właśnie słaby przód pracuje, ja już to parę razy zauważyłem. Ale ruszył. Jak dzik. Może na tyle będzie samo. Tutaj już jechaliśmy, nie? Tu było elegancko. O. A nogę wystawił chyba sobie. No, niech nie szaleje. Niech nie dzikuje. No tak, tu już jechaliśmy, także spoko. Gites. I tu jest tutaj na pewno, prawo. Tutaj tak, było, prawo. Nie? Była, no to dajemy, próbujemy, czy nie? No, on nie może jechać pierwszy. No ja zaczekam, że Mateusz skoczył przede mnie. Ja to drzewo czekam. Mogę co być, mogę, nie? Możesz, śmiało. Jest szczepiony. Ja tam się wolę zapytać kilka razy, nie tak jak Sławek. Pozdrawiamy. I też 100 lat, dziki ryju, bo też masz urodziny. Dokładnie. Zdrowia, szczęścia, pomarańczy, niech ci żona...
tańczy. Fajnie, jakbyśmy dojechali do tej drogi, bo byśmy sobie takiego logicznego traka narysowali, nie? Po uszy przejdziemy po to. Spokojnie, nie? Spokojnie. Spokojnie. Spokojniutko. A na powału tam wiesz, żebyś nie chwilował z gazem. Okej. Okay. Cofnę za troszeczkę. Ale w lewo czy w prawo? W prawo. Tak, zatem ustawiaj się już w prawo, jak zjedziesz. Przejedziesz kurier czy nie, bo to jest podstawa... No, ale tu jest głęboka kolejna na pewno. Dobra, ale głęboka to jest taka, co przejedziemy czy nie przejedziemy, nie? Bo to... Ja nie widzę. Lewą stroną. Zasypiemy ją. Ale będzie dalej, zaraz zobaczycie, o co tak chodzi. Nie... Dobra, tu pomału, bo się zatrzymujemy coś kawałek. Bo pada śnieg. Dzwonią dzwonki, sań. No tak, teraz jesteśmy na tej drodze. To jest 100% jakby, nie? Zasądź, czy? Troszeczkę, no. To wam chodziło o ten ruch, który jest tutaj po prawej stronie, tylko że tam był jakiś mostek, nie? Tutaj coś było łagodne, a tam gdzie chcieliśmy zjechać było... No właśnie. To będzie widać tam, gdzie, bo ja tam schodziłem na dół. Ale nie, no może takiego kija do oczepywania, albo te. Weź sobie ten. Weź tego szpikulca. Tak. Wystaw pęćdziesiątko i trąc. Podasz się. Cały czas w dół? Tak, bo tu zjeżdżamy. Tu. No, cały czas zjeżdżamy, no. To była ta trasa, co garnki żeśmy potem lepili z tego... Nie, z tej chyba gliny, nie? Chyba nie. Nie, że tutaj to nigdy nie jechaliśmy, nie? Wiecie co? Przynajmniej ja. Przejechać przed ciebie, czy? Okej. Wiecie, żeby, bo tutaj zawracać to by było tak słabo. A, wpadłeś w ten. Weź sobie włącz difloka teraz. Ty, kurier, musisz używać difloka w takim terenie, bez sobie, wiesz. Żeby ci ciągnęło. Ale źle pojechałem, wiesz co, musimy wycofać, bo tam jest jeszcze gorszy jeszcze ruch. A tutaj go widzę, nie? Musimy bardziej lewą stroną po prostu jechać. Poczekajcie, z tym cofaniem to tak uważnie. No, nie ma właśnie tak... Ja z ukierunego brałem. Dobra. Dobra, chłopaki dadzą radę wycofać? Powiem. Difloka sobie zapnij, zepnij przedni most. Mam zapięte. Mówię do Mateusza. Tylko na początku delikatnie, żeby się zapiął, tak? Poruszaj kierownicą trochę. Nie! Jedno koło ci się kręci jeszcze się nie zapiął. Musisz ruszyć przód, tył, poruszać kierownicą. Dobra, Dario, tak jest. Już prawie byłeś. Próbuj teraz i zobacz, czy ci się dwa przednie koła kręcą. Nie popuszczaj. Jacek, pomogliśmy z drugiej strony kierownicy. Tak, tylko ja się ustawię, żebym z niej spadł, wiesz. Dobra, teraz tak, teraz jest. Tu nie ma szansy jechać na dół, bo widzisz, co tam się dzieje. Kamil, co? To już okay. Oni jak się wycofią, żeby było miejsce dla nich, nie? Teraz jak już trzeba wam iść pomóc, to wiem, że to była dobra decyzja, żeby się tam nie pchać. Ale wrócimy tu w lecie. Czekaj. Dobra, teraz możesz. Dobrze by było, jakbyś tak się kurde wbił. Kopię go, wiesz? O, czekaj, poszło. Dobra. Czekaj, ja sobie podejdę. Ale emocje, pizdę. Ale emocje, chłopy tam u was? Wozejku! Ale ci pasuje. Dobrze, trzymaj się kolejny. No czekaj. To diplota wyłączyć jeszcze. Są, przyjechały po wojnie chłopy, przyjechały. No, okej. Nie chciałbyś tam być. Czekaj kurier, nie wyskakuj, bo my tu stoimy. Nie ma miejsca. Wyjmij sobie włożyć tą baterię i jedziemy. A tam była kolejna na jakieś 40 cm do pół metra. Tam by garnków polepił po tym przejeździe. Tych dróżek to tu od groma jest, nie? To na pewno jest, kurczę, grubo. No. Ale jeszcze w lecie to by bardziej zobaczył, czy jest droga, czy jest się sens pchać. Ale jakbyśmy tam, wiecie, zjechali na dół i przyszłoby tu wjeżdżać,
to rów mogłoby być w niektórych miejscach tam. Tym bardziej, że ten rów był wzdłuż tej drogi, bez sensu, nie? Ale ten rów jednak, wiesz, powodował coś takiego, że się akurat człowiek boi trochę, że się wciągnie i tyle, nie? No wiesz, jedno był rów, a drugie była taka wypukana kolejna strasznie. No, a ty znowu mikrofon zjadłeś. Aby tam my się tak dziadkiem przepychali trochę. Daliśmy się, nie? No. Dobre jest. Co było, to było. Tak jest. Co było w lubeńskim lesie, zostaje w lubeńskim lesie. A ja. Ale Jacek, musimy pamiętać, żeby tu wrócić. W jakiś nawet weekend, nawet tak niezobowiązująco, wiesz. Coś tu było ciekawego, nie? Tylko żeby tam... No. A teraz to tak trochę przewalane na tym drzewie było tam, nie? I jeszcze ta kolejna dodatkowo. Chciałbym mieć piłę, a dzisiaj nie wziąłem. Wyjątkowo. Wyjątkowo dzisiaj nie wziąłem, dokładnie. Nie macie wrażenia, że kuriera słyszycie tak, jakby bułkę miał w mordzie? Może nie, mam cały mikrofon. Cały czas pierdala takie łaski. Nie, kwestia tego, czy z twoim mikrofonem jest wszystko okej, okay, wiesz? Czy go nie zamoczyło albo coś, bo tak ja cię słyszę dziwnie. A teraz lepiej? Tak. A? No to miałem takie obasy w końcu. Mówiłem ci, żebyś go wypluł. Mówiłem, żebyś go wypluł. Dobra, niech ktoś jedzie pierwszy. O, Błażej czyni to, ale... Błażej w końcu. Ale fajny ten kucharek malutki, chyba sobie taki zamówię. Ale Kamil w tym ma w Polarisie taki jeszcze lepszy. Nie, w Polarisie nie. Ten duży mam się, co ty gadasz? Ale taki co ciągnie do tyłu. O, ale by zabolało, kurwa. Ale z tyłu uważaj. To taki jest kolizyjny kurs. Karbony nowe, kurde, poharatać. O, na styk. To jest skrojony kład pod ten szlaban. Daj tam palce między lułę i ten. Patrzcie w lewo. Patrzcie, widzicie to urwisko? Stary, no. To jest sztos. No. O kur... Tu będziemy wjeżdżać? Tak, będziemy zjeżdżać stamtąd. Z góry.